Gość Radia Płońsk. Paweł Wiewiórkowski, kłaniam się nisko. Dzisiaj w Radiu Płońsk gościem człowiek żelazna pięść w naszym studiu. Jeden z najbardziej utalentowanych arm wrestlerów w kraju, mieszkaniec Szerominka, Adrian Olszewski. Witam serdecznie. Witam cię, Pawle. Witam słuchaczy. Adrian powie nam dzisiaj o dyscyplinie nie tak bardzo znanej, ale dyscyplinie, w której osiąga spore sukcesy, arm wrestling. Adrian, od razu, gdybyś mógł przybliżyć naszym słuchaczom, na czym polega twoja dyscyplina sportu. Moja dyscyplina sportu polega na siłowaniu się na rękę. Siłujemy się przy stole do dwóch przegranych. Po dwóch przegranych odpadamy. No właśnie, Adrian, w tym roku bardzo znaczący wynik, zwycięstwo w mistrzostwach regionalnych w miejscowości Gniew. Adrian, wróćmy pamięcią właśnie do tego wydarzenia, do tego startu. Jakie wspominasz teraz? Czy to były, można powiedzieć, takie idealne zawody w twoim wykonaniu? Znaczy, no powiem, przygotowałem się na nie dość długi czas, bo 2,5 miesiąca. I jechałem z taką pewnością, że wygram te zawody na tą lewą rękę. Właśnie, bo siłowanie w twoim przypadku dotyczy zarówno prawej, jak i lewej ręki. Twoja mocna strona to jest właśnie ta lewa dłoń? Tak, lewą mam mocniejszą, drugą tyle. Prawie że rękę. Powiedz, jak w ogóle, jakie to jest środowisko arm wrestlerów? Ilu zawodników jest w ogóle zrzeszonych, jeśli chodzi o ilu się pojawia na zawodach? Teraz na zawodach w Gniewie było nas około 100 zawodników, tam w różnych kategoriach wagowych. I zarazem amatorzy, jak i zawodowcy. Byliśmy tam podzieleni na każdy na swoje kategorie wagowe i na amator zawodowiec. A jak zaczęła się twoja przygoda? Bo no, nie jest to taka dyscyplina bardzo popularna. Jak trafiają w ogóle ludzie do arm wrestlingu i jak to było w twoim przypadku? Jak ty trafiłeś do tej dyscypliny? Były dni otwarte na siłowni w Restarcie i były przy okazji zawody w arm wrestlingu właśnie. A wiedziałem, że siłę mam w tym ręku, zawsze miałem, więc poszedłem. Przyszedłem się zobaczyć, jak to w ogóle wygląda wszystko. Pierwszy mój start przy tym stole profesjonalnym. No i myślę, że poszło bardzo dobrze. Zająłem drugie miejsce w powiecie. Przegrałem tylko z klasowym zawodnikiem, Łukaszem Dunajko, który już wtedy trenował 3 lata. Ale czym się mogę pochwalić, że wtedy na tych zawodach raz go pokonałem. No właśnie, wyniki często budują zawodników w różnych dyscyplinach sportu. W twoim przypadku też tak było, że te pierwsze sukcesy spowodowały, że to jest coś dla mnie, spróbuję, będę mocniej trenował, to jest moja dyscyplina, tak sobie pomyślałeś właśnie? Tak, wtedy właśnie spotkałem mojego teraz obecnego trenera, Mateusza Walczaka, który mi powiedział, że przychodzi na treningi, że potencjał jest, tylko teraz techniki musi się nauczyć, bo ja tak podeszłem do tego stołu tak czysto siłowo, a technika to jest drugie tyle siły, tak wiadomo jak to jest. Właśnie, powiedzmy słowo o samej technice, bo dla takich codziennych odbiorców tej dyscypliny sportu, no teoretycznie każdy może się na tą rękę siłować, mając kawałek stołu, ale no to troszkę bardziej skomplikowana dyscyplina. Gdybyś właśnie mógł z takiego technicznego punktu widzenia przybliżyć nam, na czym polega arm wrestling? Ogółem technik takich startowych jest około 50, z których można wystartować, tak? Ja znam na razie tylko te podstawowe, może na górę, w hak i triceps, takie podstawowe 3 są, których uczymy się na samym początku, żeby się uczy. A później tam już jest ustawienie, nadgarstek, wszystko inaczej. Otwarty nadgarstek, tam zamek, wszystko, no jest dużo. Dużo jest jeszcze, daleka droga przede mną, żeby się tego wszystko nauczyć jeszcze, tak powiem. A powiedz, w arm wrestlingu większe znaczenie ma jednak siła, czy jednak technika? Co tutaj jest troszkę ważniejsze? Ja bym powiedział, że pół na pół. Pół na pół, bo mając siłę, a nie mając techniki, to jest, nie jesteś zawodnikiem klasowym. A mając technika, nie mając siły, to no wiadomo też, to wszystko musi tam grać. Mówiliśmy już o twoim najlepszym wyniku w karierze, właśnie złotym medalu podczas zawodów w Gniewie, ale sezon trwa, sezon pomimo tych obostrzeń koronawirusowych znów się będzie rozpędzał. Jakie plany na te kolejne miesiące, na najbliższe starty? Gdzie będziemy mogli cię zobaczyć i gdzie będziemy mogli ci kibicować? Teraz w ten weekend są w Międzychodź zawody. Mam chęci przejechać, tylko że kawałek drogi jest do przyjazdu, tak wiadomo, tam nie ma żadnego sponsora, nic, wszystko w swojej kieszeni idzie, więc zobaczymy, jak to będzie. A ogólnie w tym roku miałem chęć na atak mistrza Polski, no bo miałem już takie przygotowania, ale wiadomo, przez obostrzenia nic się nie udało. Wspomniałeś właśnie o finansach. Podpytam w takim razie, jak drogi to jest sport, no bo każda dyscyplina już dzisiaj, jakby żeby uprawiać ją profesjonalnie, wymaga tych nakładów finansowych. Jakby na czym to się skupia w przypadku właśnie arm wrestlingu? Chodzi mi bardziej, wiesz, że czy koszt paliwa, czy koszt noclegu, koszt siłowni, wiadomo, tam wszystko muszę sam sobie zapewnić, bo nie mam skąd wziąć środków. A powiedz, podpatrujesz zawodników z Europy, ze świata, takich bardzo uznanych, jest możliwość nawet poprzez oglądanie, nauczenia się techniki, nauczenia się pewnych chwytów od nich, czy jakby ty masz takiego idola? Tak, dużo oglądam filmików. Filmiki dużo uczą, każdy, wiesz, powoli patrzy się, jak to się robi. No i moim takim idolem to jest Denis Cyplenkow. On był teraz w turnieju, łatwo pod chorobę, a do niedawna był najlepszy na świecie. I na nim tak się wzorowałem. Marzenie twoje związane, wspomniałeś, że celowałeś też w start w mistrzostwach kraju.
to jest taki, no, wierzchołek teraz tej góry sportowej, który chciałbyś osiągnąć? To jest mój cel, tak, przede wszystkim na tą chwilę. Osiągnąć, zostać mistrzem Polski. A dalej zobaczymy, jak czas pokaże. Powiedz, Adrian, a czujesz się trochę też takim przedstawicielem tutaj Płońska, człowiekiem z małej miejscowości, który udowodnił, że właśnie poprzez sport, właśnie poprzez ciężką pracę potrafi się wybić, potrafi osiągnąć duży sukces i też jest przykładem dla innych, być może młodych, którzy gdzieś nie widzą dla siebie perspektyw, a właśnie przez sport mogą osiągnąć jakieś życiowe sukcesy. No myślę, że tak, że dużo pokazuje, tak? Teraz zaczęli właśnie tutaj, jakby to powiedzieć, przyszedłem właśnie na wywiad, tak? I chcę, żeby jak największa ilość osób słyszała mnie, tak? Żeby ten sport promować tutaj u nas w Płońsku. U nas tam jest, w grupie nas jest tam około teraz 8 osób trenujących. No i chcemy, żeby było teraz więcej, wiadomo. Czym więcej ludzi, tym bardziej będzie ten sport promowany, tak? No właśnie, drodzy Państwo, skromny chłopak z Szczyrominka, który osiąga coraz lepsze wyniki w arm wrestlingu. Trudna nazwa. Będziemy mu oczywiście kibicować na kolejnych startach. Będziemy trzymać kciuki, by móc opisywać na łamach Radia Płońsk i podawać Państwu jak najlepsze wyniki. Adrian, pięknie dziękuję Ci za rozmowę i życzę sukcesów w następnych zawodach. Dziękuję, do usłyszenia. Również Państwu dziękuję, do usłyszenia. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.